czcigodny księże biskupie Janie, dzisiejszy solenizancie, drodzy kapłani, kochane siostry, umiłowani pielgrzymi, którzy jesteście zawsze wielką radością Jezusa Miłosiernego, bo przychodzicie tu zawsze z potrzeby serca. Moi drodzy, narodziny dziecka w rodzinie niosą z sobą radość i nadzieję, ale i wiele pytań dotyczących jego przyszłości. Pojawiły się one w domu Zachariasza i Elżbiety, którzy tak długo czekali na upragnionego syna. Kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka Pańska była z nim. Odpowiedzi na to pytanie przychodziły w miarę nowych zadań, jakie stawiała przed nim stopniowo Boża opatrzność. Zadań, które w spotkaniu z obiecanym i nadchodzącym już Zbawicielem miały odegrać tak ważną rolę w całej historii zbawienia. Jan Chrzciciel tę niełatwą rolę proroka i pośrednika pomiędzy Starym i Nowym Testamentem podjął z wiarą i wypełnił względem swojego narodu i kolejnych pokoleń z odwagą i miłością. Dziś uczy nas, jak trzeba obumierać dla starych wydarzeń i zarazem rodzić się do podjęcia kolejnych wyzwań, jakie przygotowuje nam miłosierny Bóg. Moi drodzy, nietypową 31. rocznicę urodzin przeżywał niedawno Michał Łos, który, jak pamiętamy, kilka dni wcześniej na szpitalnym łóżku przyjął święcenia kapłańskie. W normalnym trybie musiałby poczekać jeszcze rok na śluby wieczyste, a 2 lata na diakonat i prezbiterat. Jednak nagła, nieuleczalna choroba przyspieszyła jego dojrzewanie do kapłaństwa. Michał miał wiele planów, marzeń, a wśród nich to wielkie, wyjątkowe marzenie. Odprawić choćby jedną mszę świętą w życiu. I rzeczywiście tak się stało. Chociaż miało to miejsce nie w katedrze czy w jakiejś wyjątkowej świątyni, ale właśnie w szpitalu. W dzień jego urodzin przyszedł do niego prywatnie prezydent Rzeczypospolitej z urodzinowym tortem. Złożył życzenia, uklęknął przy łóżku chorego i poprosił o prymicyjne błogosławieństwo. U progu kapłańskiej posługi ksiądz Michał odszedł do Pana z poczuciem spełnionego powołania, ale z tej drugiej strony życia pragnie nam i współczesnemu światu nadal dawać czytelne świadectwo, jak wielkim skarbem jest każda msza święta. To była jego misja, którą pozostawił w tym króciutkim kapłańskim życiu. Moi kochani, dziś także gromadzi nas ołtarz Chrystusa w tej bazylice, a przy nim biskup Jan, który został kapłanem przed 56 laty, a dzisiaj czci swojego wspaniałego patrona. Modlitwą serca obejmujemy jego 80-letnie życie i pasterską posługę od 15 lat, kiedy w tej świątyni otrzymał sakrę biskupią. Wraz z nim uświadamiamy sobie, że ta wspaniała historia zbawienia trwa nadal, choć zmieniają się postacie i okoliczności, ale nie zmienia się Bóg. Bóg, który nas wybrał i umiłował przed założeniem świata. Warto dziś wspomnieć
wydarzenie sprzed 80 lat, kiedy pojawiła się radość i nadzieja w domu Jadwigi i Piotra Zająców w Libiążu, bo narodził się kolejny syn, szóste dziecko w rodzinie, Jan. Ale 3 miesiące później wybuchła II wojna światowa. Dymiące kominy w pobliskim Auschwitz-Birkenau zdawały się przypominać każdego dnia, że dla Polski nowego pokolenia nie ma już żadnej nadziei. A jednak, pomimo tak trudnych warunków, udało się wychować liczne potomstwo, a 2 synów, Józef i Jan, otrzymało w przyszłości łaskę powołania do kapłaństwa. Trudne warunki stały się wezwaniem do jeszcze ofiarniejszej służby Bogu i ludziom. Moi drodzy, dziś w nowej sytuacji odzyskanej w Polsce niepodległości mamy czasem wrażenie, jakby wielu naszych rodaków zdążyło już zapomnieć, jakie były niedawne losy naszej ojczyzny i jaką rolę odegrał Kościół w przekazywaniu skarbu wiary, przywracaniu nadziei i kształtowaniu kolejnych pokoleń w duchu prawdy, przebaczenia i wzajemnej miłości. Stąd szczególnej aktualności nabierają słowa Jana Pawła II sprzed 40 lat, który na błoniach krakowskich mówił do nas z takim przejęciem: zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym, abyście nigdy nie zwątpili, nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrasta. Moi drodzy, jesteśmy dziećmi narodu, który mimo tak wielu lat zniewolenia i okupacji ocalał. Ocalał dzięki temu, że nie pozwolił sobie odebrać skarbu wiary, że miał świadomość swej chrześcijańskiej godności i tych korzeni, które pozwoliły mu duchowo wzrastać nawet podczas trudnych lat niewoli, okupacji czy komunizmu. Jezus miłosierny, który nas zgromadził w tym wieczerniku, On nas zapewnia: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Dziś tego Bożego światła potrzeba nam bardziej niż kiedykolwiek, byśmy się nie pogubili, byśmy mieli odwagę iść za głosem prawego sumienia, za głosem powołania. Podczas Światowego Kongresu Bożego Miłosierdzia krótkie, lecz wymowne świadectwo dał między innymi Marco z Włoch. Wyznał on publicznie ze sceny ustawionej na krakowskim rynku, że jeszcze niedawno nie miał w sobie żadnej woli, żadnej chęci do życia. Czyniłem zło, kradłem, sprzedawałem i kupowałem śmierć, czyli narkotyki. Byłem już niemal na dnie. Pewnego dnia spotkałem siostrę Elwirę, a dzięki niej spotkałem Jezusa. Wtedy odkryłem piękno życia, radość i szczęście. Bóg podniósł mnie i jestem znów żywy, jestem dzieckiem Bożego miłosierdzia. Jezus uzdrawia, daje nadzieję, mówił z radością młody chłopak, dodając z całą mocą:
Chcę być dziś apostołem Bożego miłosierdzia. Rzeczywiście należy, tak jak wielu Jemu podobny, którzy byli uwikłani w zniewolenia, w narkotyki, należy do wspólnoty Cenacolo, gdzie wciąż odkrywa na nowo piękno przyjaźni z Chrystusem, piękno wzajemnej miłości. Moi kochani, na tym polega moc prawdy, która wyzwala i niesie radość. Tą drogą prawdy, wolności i miłości podążało, jak święty Jan Chrzciciel, tak wielu świętych i błogosławionych, a wśród nich siostra Faustyna, Jan Paweł II, którzy teraz wspierają nas już z nieba. Dlatego dziękując Panu Bogu za tak piękną, gorliwą służbę biskupa Jana, prośmy Jezusa Miłosiernego, byśmy również mieli odwagę iść drogą prawdy, choć jest ona tak często drogą krzyża, a nie drogą kompromisu, który jest szukaniem doraźnej korzyści. Niech w czasie trwających wakacji, urlopów towarzyszy nam to głębokie przekonanie, że nie kompromis, lecz wierność prawdzie jest sprawdzoną drogą do miłości i, co najważniejsze, prowadzi każdego z nas do szczęścia wiecznego. Amen.